W latach 1963-64 związałem się z ruchem charyzmatycznym. Był to początkowy okres działania tego ruchu. Występowałem wówczas w roli nauczyciela, głoszącego na temat Ducha Świętego. Udawałem się na konferencje, seminaria i do kościołów, nauczając na temat chrztu w Duchu Świętym. Wygłosiłem w tamtym okresie niezliczoną ilość kazań na temat tego, jak przyjąć Ducha Świętego, znaczenia daru mówienia innymi językami i darów Ducha Świętego. W końcu stało to się dla mnie w pewnym sensie nawet monotonne. Po tym okresie Pan zachęcił nas do zajęcia się innymi obszarami Bożej Prawdy. W ostatnich latach w nauczaniu kładliśmy większy nacisk na zagadnienia związane z relacjami pomiędzy Bogiem i ludźmi, społecznością, poddaniem się Bogu i dyscypliną. Wierzę, że w ten sposób wypełniliśmy zadania, które Bóg nam wyznaczył. Sądzę, że dzisiaj nadszedł czas, aby na nowo podkreślić rolę Ducha Świętego. Tym razem chodzi nie tyle o sprawy związane z przyjmowaniem Ducha Świętego, czy o znaczenie daru mówienia innymi językami, chociaż nadal są to zagadnienia wielkiej wagi, ale raczej o trwałość naszego związku z Duchem Świętym. Jeśli o to nie troszczymy się, to bez względu na to, jak bardzo jesteśmy ortodoksyjni, szczerzy i aktywni, nie osiągniemy rezultatów, których Bóg oczekuje od nas. On całkowicie uzależnił nas od Ducha Świętego. Najbardziej groźne dla chrześcijan jest to, że stali się już tacy mądrzy, doświadczeni i obeznani z wszelkimi zasadami, iż zapominają o tym, że bez Ducha Świętego nadal niczego nie potrafią zdziałać. Dlatego dzisiaj chcę nauczać na temat miejsca Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, zgodnie z tym, co objawia nam Nowy Testament. Na samym początku chcę podkreślić, że wierzę w takiego Boga, jakiego objawia Pismo Święte. To jest jednego w wielu osobach. Są ludzie przeciwni używaniu nazwy Trójca, z tego powodu, że w Biblii takie słowo nie zostało użyte. W związku z tym wolę używać w odniesieniu do Boga określenia Trójjedyny Bóg. Oddaje ono w pełni istotę Jego natury i koresponduje z tym, co mówi Biblia. W pierwszym wersecie Biblii mamy do czynienia z paradoksem językowym. W wersecie tym jest powiedziane: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W tych kilku słowach zawiera się cała prawda o Trójjedynym Bogu. Hebrajskie słowo oznaczające Boga to Elohim. Występuje ono w liczbie mnogiej i użyto je w Biblii wielokrotnie, również w połączeniu z czasownikiem w liczbie mnogiej. Ale w tym wersecie czasownik stworzył jest użyty w formie liczby pojedynczej. Na początku stworzył Bóg. Musicie wiedzieć, że w języku hebrajskim czasowniki są używane zarówno w formie pojedynczej, jak i mnogiej. Paradoks, o którym wspomniałem, polega na tym, że rzeczownik Bóg został użyty w liczbie mnogiej, a czasownik stworzył w pojedynczej. Na początku stworzył liczba pojedyncza, Bóg liczba mnoga, niebiosa i ziemię. Dalsza część Biblii rozwija to zagadnienie i pozwala nam zrozumieć naturę Trójjedynego Boga. Na końcu Biblii, w objawieniu Jana, mamy na przykład stwierdzenie, że Pan Bóg i Baranek są światłem miasta. Te dwa rzeczowniki i czasownik, który z nimi występuje, mają postać liczby mnogiej. Osobiście akceptuję pod tym względem tradycyjną, ortodoksyjną chrześcijańską doktrynę. Wierzę, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach. Nie trzech bogów, lecz jeden Bóg. Mające dużą wagę do dzisiaj wyznanie wiary Żydów brzmi: słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg jest jednym Panem.
W języku hebrajskim tę treść wyrażają cztery słowa, z których trzy użyte są w liczbie mnogiej. Adonai Elohim, Adonai Echad. Jedynym słowem użytym w liczbie pojedynczej jest słowo jeden. Pozostałe trzy występują w liczbie mnogiej. W języku hebrajskim są także dwa słowa oznaczające liczebnik jeden. Pierwsze z nich to Echad, a drugie Yahid. Słowo Yahid oznacza absolutną jedność, wykluczającą wszelką mnogość. Natomiast słowo Echad odnosi się do Boga. Oznacza zarówno jedność, jak i mnogość. Na przykład również tam, gdzie jest mowa o tym, że kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem, użyto słowa Echad, co oznacza, że stanowią oni jedność złożoną z dwóch części. Uważam, że w pewnym szczególnym sensie pomiędzy osobami trójjedynego Boga istnieje pewnego rodzaju zazdrość, jeśli chodzi o błogosławienie rodzajowi ludzkiemu. Chodzi o to, że żadna z tych osób nie chce pod tym względem pozostać z boku. Mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. Aby odkupić rodzaj ludzki, Bóg pięciokrotnie interweniował w jego historii. Wcielenie, poczęcie, służba Jezusa, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i pięćdziesiątnica. Chcę wam przedstawić w sposób przekonujący, że za każdym razem były bezpośrednio zaangażowane wszystkie trzy osoby trójjedynego Boga. Weźmy najpierw pod uwagę sam akt poczęcia. Myślę, że nawet bez przytaczania odpowiednich wersetów możemy stwierdzić, iż Bóg Ojciec za pośrednictwem Ducha Świętego począł Chrystusa Syna w łonie Dziewicy Marii. Zatem poczęcie dokonało się za sprawą trzech osób boskich. W czasie ziemskiej służby Jezusa działo się podobnie. Otwórzmy Dzieje Apostolskie i zacytujemy 38 werset z 10 rozdziału. Jest to fragment kazania Piotra, wygłoszonego w domu Korneliusza. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. W tym wypadku również współdziałały ze sobą trzy osoby trójjedynego Boga. Bóg Ojciec namaścił Syna Duchem Świętym, efektem czego była służba uzdrowienia i uwolnienia. Zawsze odczuwam wewnętrzną radość, kiedy widzę, jak wszystkie boskie osoby angażują się w unicestwianie dzieła szatana i odnowienie rodzaju ludzkiego. Kolejny akt odkupieńczy to śmierć Jezusa na krzyżu. Otwórzmy List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 14. I przeczytajmy następujący werset. O ileż bardziej krew Jezusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tutaj znowu widzimy trzy boskie osoby. Syn Boży, Jezus, przez Ducha Świętego ofiarował samego siebie Bogu Ojcu za nasze grzechy. Syn przez Ducha ofiarował samego siebie Ojcu. Według mnie ważne jest, abyśmy wiedzieli, iż to, co Jezus uczynił na krzyżu, było możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Pamiętam, jak po raz drugi wziąłem udział w nabożeństwie w kościele zielonoświątkowym. Gdy zbliżało się do końca, podniosłem rękę i kaznodzieja podszedł do mnie, aby porozmawiać. Zupełnie nie rozumiałem wówczas tego, co do mnie mówił, ani nie wiedziałem, czego ode mnie oczekiwał. Pamiętam, że zadał mi dwa trafne pytania. Pierwsze pytanie brzmiało: czy wierzysz w to, że jesteś grzesznikiem? Wtedy byłem świeżo upieczonym absolwentem po 7 latach spędzonych na Uniwersytecie w Cambridge, a jednym z tematów mojej rozprawy naukowej było zagadnienie definicji. Tak więc odruchowo szybko przebiegłem w myślach wszystkie definicje grzechu i doszedłem do wniosku, że każda z nich dokładnie do mnie pasuje. W związku z tym odpowiedziałem, że wierzę, iż jestem grzesznikiem. Drugie pytanie, które mi zadał, brzmiało:
Czy wierzysz, że Chrystus umarł za twoje grzechy? Zastanowiłem się nad tym i pamiętam, że odpowiedziałem: mówiąc szczerze, nie widzę żadnego związku pomiędzy grzechami, które w życiu popełniłem, a śmiercią Jezusa Chrystusa przed 19 wiekami. Na tym skończyła się nasza rozmowa, bo kaznodzieja nie potrafił na to odpowiedzieć, a ja nie rozumiałem tego, co do mnie mówił. Nawet nie byłem pewny, czy chcę to wiedzieć. W każdym razie, to jest dobre pytanie. Jaki związek może istnieć pomiędzy grzechami, które w życiu popełniamy, a śmiercią Jezusa Chrystusa przed 19 wiekami? Dla mnie był to autentyczny intelektualny problem. Nie zadałem tego pytania po to, żeby zmienić temat, ale naprawdę tego nie rozumiałem. Wiele lat później, czytając o tym, że Jezus przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie Bogu, zatrzymałem się na słowie wieczny. Wieczny znaczy nieograniczony czasem. Zrozumiałem wtedy, że poprzez wiecznego Ducha w sferze, która wykracza poza czas i historię, Jezus ofiarowując się, wziął na siebie winę i grzech ludzi wszystkich raz, z wszystkich wieków, przeszłych, teraźniejszego i przyszłych. Na krzyżu sprawa winy i grzechu została poprzez Ducha Świętego rozstrzygnięta raz na zawsze. Przyjrzyjmy się teraz zmartwychwstaniu, które jest następną wielką Bożą interwencją w dziele odkupienia ludzkości. Przeczytajmy na ten temat kilka wersetów z listu do Rzymian. Zacznijmy od 4 wersetu z 1 rozdziału. Który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Ciekawe, dlaczego Paweł użył tutaj sformułowania Duch Uświęcenia. Myślę, że przyczyną tego jest fakt, iż Paweł pisał w języku greckim, ale myślał w hebrajskim. Ci z was, którzy znają hebrajski, wiedzą, że w tym języku Ruach HaKodesh, czyli Duch Uświęcenia, oznacza Ducha Świętego. Nigdzie w Starym Testamencie nie występuje nazwa Duch Święty. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale przypuszczam, że jeden z powodów to ten, iż w języku hebrajskim słowo duch jest rodzaju żeńskiego. Myślę, że po prostu chciano uniknąć użycia z rzeczownikiem duch przymiotnika rodzaju żeńskiego i dlatego użyto sformułowania duch uświęcenia. Tak czy inaczej, w tym wersecie chodzi o Ducha Świętego. Dowiadujemy się z niego, że poprzez moc Ducha Świętego Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Werset 4 z 6 rozdziału listu do Rzymian brzmi: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. Chwałą Ojca jest Duch Święty. Tak więc Ojciec przez Ducha Świętego wskrzesił Syna z martwych. Jeszcze raz widzimy wszystkie trzy boskie osoby bezpośrednio zaangażowane. Ewangelikalna teologia, często przywiązując większą lub mniejszą wagę do męki Chrystusa, zatrzymuje się na krzyżu i zmartwychwstaniu. Dzisiaj na podstawie Pisma Świętego chcę wam pokazać, że na tym nie koniec. Krzyż zajmuje centralne miejsce w dziele całego odkupienia, ale na nim wszystko się nie kończy. Jeśli poprzestajemy na zmartwychwstaniu, to faktycznie rozmijamy się z nauczaniem Jezusa i z tym, na co Ewangelia kładzie szczególny nacisk. Dokończenie dzieła odkupienia nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. Krzyż i zmartwychwstanie były konieczne, aby mogła nastąpić Pięćdziesiątnica. Ale głównym celem, począwszy od Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi, jest to, o czym sam Jan powiedział: oto ten, który chrzci Duchem Świętym. Ta prawda została objawiona we wszystkich czterech Ewangeliach: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W Ewangelii Jana jest także powiedziane, że Jezus to baranek Boży,
który gładzi grzech świata. O tym nie ma mowy w innych Ewangeliach. Twierdzę, że to ważne, ale nie to jest ostatecznym celem, do którego zmierzał Bóg. Ostatecznym celem było wylanie Ducha Świętego. Wszystko, co Jezus uczynił, uczynił po to, aby legalnie i w imię Boga chrzcić Duchem Świętym. Czytając w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich relacje z Dnia Pięćdziesiątnicy, widzimy, na co został położony nacisk. Piotr mówił do zebranych ludzi o Jezusie, o Jego ukrzyżowaniu i pogrzebaniu, a następnie, w wersecie 32, o wzbudzeniu zmartwych. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, wzbudził zmartwych, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Oni byli świadkami zmartwychwstania, ale na zmartwychwstaniu się nie skończyło. Werset 33 mówi o wywyższeniu Jezusa Bożą prawicą i o tym, jaki był tego cel. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Zwróćcie ponownie uwagę, że Pięćdziesiątnica była wynikiem działania wszystkich trzech boskich osób. Jezus, Syn, dokonawszy odkupienia, otrzymał od Ojca dar w postaci Ducha Świętego i miał ogromny przywilej wylania tego Ducha na swoich oczekujących uczniów. Syn otrzymał od Ojca Ducha i wylał Go na uczniów. Reasumując, mamy pięć wielkich Bożych interwencji w życie rodzaju ludzkiego. Po pierwsze, wcielenie. Ojciec poprzez Ducha poczuł Syna. Po drugie, służbę. Ojciec pomazał Syna Duchem, czego rezultatem była służba uzdrowienia i uwolnienia. Po trzecie, Golgota. Jezus poprzez Ducha Świętego, wiecznego Ducha, złożył Ojcu ofiarę samego siebie za grzechy ludzkości. Po czwarte, zmartwychwstanie. Ojciec przez Ducha wzbudził Syna z martwych. I po piąte, Pięćdziesiątnica. Syn otrzymał Ducha Świętego od Ojca i wylał Go na uczniów. Kiedy patrzymy na relacje pomiędzy Bogiem a Jego ludem w obecnych czasach, to widzimy, że znów współtworzą je wszystkie trzy osoby trójjedynego Boga. Ojciec, Syn i Duch. Otwórzmy drugi rozdział listu do Efezjan i odczytajmy najpierw 18 werset. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Jedni i drudzy to Żydzi i nie Żydzi. Przez Niego, to znaczy przez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, w jednym duchu mamy dostęp do Ojca przez Syna. Zwróćcie uwagę, że Bóg pragnie, abyśmy przyszli nie tylko do Syna, a także do Ojca. W tym miejscu ewangelikalni chrześcijanie również często dopuszczają się uchybień. Zapatrzeni są w Jezusa Chrystusa i zachowują się prawie tak, jakby Ojciec nie istniał. Ale Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Skoro Jezus jest drogą, to musi On dokądś prowadzić. Nie ma takiej drogi, która nigdzie nie prowadzi. A dokąd Chrystus prowadzi? Chrystus prowadzi nas do Ojca. Według boskiego objawienia naszym ostatecznym celem jest poznanie Ojca i uzyskanie dostępu do Niego. Tę ważną prawdę przekazał nam Jezus. Wielu z nas przez bardzo wiele lat bagatelizowało to objawienie. Skupiając się na osobie Jezusa, nie możemy Mu się przypodobać, ponieważ Jego celem jest przyprowadzenie nas do Ojca. Pamiętajmy jednak, że dostęp do Ojca mamy tylko w Duchu Świętym. To nie jest kwestia doktryny czy formy modlitwy. Możemy posługiwać się wszystkimi właściwymi formami modlitwy, ale jeśli nie mamy Ducha Świętego, to nie mamy dostępu do Ojca. Bardzo często chrześcijanie przyjmują do wiadomości, że Duch Święty jest z nimi i tylko wypowiadają swoje modlitwy. Duch Święty nie chce, żeby to była tylko formalność. On jest Bogiem, więc musimy Go traktować jak Boga.
szanować Go i polegać na Nim. W przeciwnym razie będzie to tylko wykonywanie religijnych czynności bez prawdziwego dostępu do Ojca. Następujący werset napawa ogromną radością. List do Efezjan, rozdział 2, werset 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, wygnańcami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Czy rozumiecie, że ostatecznym celem Boga jest zbudowanie rodziny, a nie może być rodziny bez Ojca? Kiedy przychodzimy do Ojca, to wiemy, że należymy do rodziny. Jak powiada Ewangelia Jana, Jezus obiecał, że nie zostawi nas sierotami, które nie mają opieki Ojca, lecz będzie czuwał, abyśmy mieli to, czego potrzebujemy. Wrócimy jeszcze do tego fragmentu, a teraz przejdźmy do drugiego rozdziału listu do Efezjan. Mówi on o tym, że przez Syna w duchu mamy dostęp do Ojca, ale w podobny sposób Ojciec przez Ducha w Synu odnosi się do nas. Cytuję, list do Efezjan, rozdział 2, werset 22. Na którym, Jezusie Chrystusie, i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jak to się dzieje, że Bóg mieszka w nas? Bóg mieszka w nas poprzez Ducha Świętego, ze względu na nasz związek z Nim w Synu. Bez Ducha Świętego nie byłoby faktycznego obcowania z Bogiem. Istniałaby tylko doktryna i teologia. Zarówno nasz związek z Bogiem, jak i związek Boga z nami jest całkowicie zależny od Ducha Świętego. Przeczytajmy teraz kilka stwierdzeń Jezusa, wypowiedzianych pod koniec służby, kiedy przygotowywał uczniów na swoje odejście, a zarazem na przyjście Ducha Świętego. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza, rozdział 24, werset 46. I rzekł im, jest napisane w Piśmie Świętym, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ale na tym nie koniec. W 49 wersecie Jezus mówi, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie, czekajcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Jezus wyjaśnia, że Jego cel nie zostanie osiągnięty, dopóki uczniowie nie otrzymają Ducha Świętego, którego nazywa tutaj obietnicą Ojca. Myślę, że nie zastanawialiśmy się dotychczas dostatecznie dokładnie nad znaczeniem sformułowania obietnica Ojca. Ktoś policzył, że Biblia zawiera 7 tysięcy Bożych obietnic. Wśród tych wszystkich obietnic jedna nazywa się obietnicą Ojca. Ta obietnica jest wyjątkowa, ma największe znaczenie. Jest to obietnica Ojca, dzięki której Boże Ojcostwo staje się w naszym życiu realne. Bez niej oficjalnie bylibyśmy Bożymi dziećmi, ale żylibyśmy jak sieroty. Jezus również mówi o obietnicy Ojca, o czym świadczą Dzieje Apostolskie. Rozdział 1, werset 4. Być może chodzi tu o tę samą rozmowę, co w Ewangelii Łukasza, ale nie wiemy tego na pewno. Oto ten fragment. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Wróćmy teraz do końcowych rozdziałów Ewangelii Łukasza i przeczytajmy, co Jezus mówił do uczniów w czasie, kiedy znali oni już obietnicę Ojca. Czytam werset 15 z rozdziału 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Można ten tekst przetłumaczyć również w sposób następujący. Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Pierwszą odbieramy jako stwierdzenie, drugą jako przykazanie. Obie wersje są równie prawdziwe. Jeśli będziemy przestrzegać przykazań, to ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, zapowiada Jezus. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 16. W stosunkach pomiędzy osobami trójjedynego Boga godny uwagi jest fakt, że Jezus musiał prosić Ojca.
Słyszałem niejednokrotnie, jak ludzie mówili, że jeśli Bóg chciałby im dać Ducha Świętego, to nie musieliby o Niego prosić. Według mnie, jeśli Jezus musiał prosić Ojca, to nam również nie stanie się żadna krzywda, jeżeli uczynimy to samo. Godne uwagi jest to, że chociaż istniała doskonała harmonia pomiędzy Ojcem i Synem, to jednak Jezus musiał prosić Ojca o zesłanie Ducha Świętego. Następnie powiedział, Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 16 do 18. I da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Zatrzymajmy się dłużej nad tymi słowami. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela. Co oznacza słowo inny? W języku greckim funkcjonują dwa słowa na określenie zaimka inny. Pierwsze w znaczeniu innego rodzaju, a drugie w znaczeniu kolejny, następny. W przytoczonym przed chwilą fragmencie użyto zostało drugie słowo, co znaczy, że jest to kolejny Pocieszyciel, ale tego samego rodzaju. Zatem na miejsce jednej osoby boskiej przyszła inna boska osoba. Nastąpiła zamiana osób. Ja odchodzę, a moje miejsce jako osoby zajmie inna osoba. Właśnie ten moment Jezus podkreśla w swojej wypowiedzi. Świat nie może go przyjąć, bo go nie zna. Wy już go znacie, ale nastąpi nowy z nim związek. Teraz będzie mieszkał w was, aby był z wami na wieki, jak powiedział Jezus. To jest również bardzo ważne, ponieważ Jezus opuszczał swoich uczniów po spędzeniu z nimi krótkiego, 3,5-letniego okresu. Uczniowie byli pogrążeni w smutku, dlatego Jezus pocieszał ich. Byłem z wami tylko przez krótką chwilę, ale odchodzę, a kiedy odejdę, przyjdzie inna osoba, która nigdy was nie opuści. Pozostanie z wami na wieki. Nie zostawię was sierotami bez ojca, bez kogoś, kto by się o was troszczył, uczył was i wszystko wam zapewnił. Za sprawą Ducha Świętego wszystkie nasze rodzinne potrzeby będą zaspokojone. Staniecie się członkami rodziny. Jezus dwukrotnie obiecał, o czym świadczy 14 rozdział Ewangelii Jana, że przyjdzie do uczniów. Pierwsza zapowiedź jest odnotowana w Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Sądzę, że te słowa odnoszą się do tego, co zwykle nazywamy powtórnym przyjściem Jezusa. Jezus powróci, aby zabrać do siebie przygotowanych na to ludzi. Ale nie sądzę, aby słowa nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, odnosiły się do Jego powtórnego przyjścia. Chodzi w nich o Jego powrót w osobie Ducha Świętego. Teraz, w okresie pomiędzy wniebowstąpieniem a Jego powtórnym przyjściem, Jezus przychodzi do nas poprzez Ducha Świętego. Zauważcie, że we wszystkich tych fragmentach nacisk położony jest na fakt, że Duch Święty przyjdzie jako osoba. Musimy to rozumieć. Odczytajmy teraz 6 werset z 16 rozdziału Ewangelii Jana. Ale, że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Jezus powiedział uczniom, że ich opuszcza. Byli tym zdumieni i oszołomieni. Nie potrafili sobie wyobrazić, jak może z tego wyniknąć coś dobrego. Odejście Jezusa wydawało im się ostateczną klęską. Werset 7 Ewangelii Jana, rozdział 16 brzmi: lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. To jest w waszym najlepszym interesie, że odchodzę. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Myślę, że ten werset wyraźniej niż jakikolwiek inny świadczy o tym, że nastąpiła zamiana osób. Jezus zapowiedział w tych słowach, że odejdzie jako osoba, ale kiedy odejdzie, przyśle innego Pocieszyciela, inną osobę, Ducha Świętego. Jeśli nie odejdzie, to Duch Święty nie przyjdzie. Nie twierdzę, że rozumiem wszystkie poczynania Boga, ale wygląda to tak, jakby na ziemi mogła przebywać w tym samym czasie tylko jedna boska osoba. Jezus oznajmił apostołom, że jeśli chcą, aby przyszedł Duch Święty, to muszą pozwolić odejść Jemu. Jeśli Jezus nie odejdzie, to Duch Święty nie przyjdzie. Później dodał jeszcze, że lepiej będzie dla nich, jeśli Duch Święty przyjdzie na ziemię, a On odejdzie do nieba. Myślę, że dalsze zapisy Nowego Testamentu potwierdzają ten fakt. Kiedy Jezus przebywał na ziemi z uczniami,
to uczniowie nie bardzo rozumieli Jego cele. Ale kiedy On odszedł i przyszedł Duch Święty, natychmiast nastąpiło oświecenie. Przed przyjściem na ziemię Ducha Świętego Piotr nigdy nie byłby w stanie wygłosić takiego kazania, jakie wygłosił w dniu Pięćdziesiątnicy. W jednej chwili Piotr bardzo dużo zrozumiał, chociaż wciąż nie potrafił w pełni docenić celowości śmierci Jezusa i obietnicy zesłania Ducha. Wielu ludzi twierdzi, że byłoby wspaniale żyć w czasach uczniów i chodzić razem z Jezusem. Nie zaprzeczam temu, ale należy liczyć się z oświadczeniem Jezusa, że lepiej, aby On poszedł do nieba, a Duch Święty przyszedł na ziemię do uczniów, niż żeby On został z uczniami, a Duch Święty pozostał w niebie. Zwróćcie uwagę, jak mocno Jezus podkreśla potrzebę przyjścia Ducha Świętego jako osoby. W Ewangelii Jana, rozdział 16, werset 8, Jezus mówi, a On, gdy przyjdzie... Tutaj i w różnych innych miejscach zasady gramatyczne języka greckiego zostały złamane, dlatego że w języku greckim duch to rzeczownik rodzaju nijakiego, a zaimek on jest użyty w rodzaju męskim. Zasady gramatyczne zostały tu celowo złamane, po to, aby podkreślić fakt, że Duch Święty nie jest czymś, ale kimś, czyli osobą. Chcę powiedzieć, że osobiście wierzę, iż do Ducha Świętego odnosi się zarówno rodzajnik to, jak i on. To jest tajemnica. W naszym naturalnym otoczeniu nie ma niczego, co nosiłoby jednocześnie cechy osobowe, jak i nieosobowe. Wyrobiłem sobie pogląd, że wszystko, co znajduje się we wszechświecie, pochodzi od Boga. Nie ma niczego we wszechświecie, co w jakiś sposób nie odnosiłoby się do wiecznego Boga, a są w nim rzeczy, zarówno osobowe, jak i bezosobowe. Twierdzę, że koresponduje to z naturą trójjedynego Boga i że w Bogu tkwi zarówno pierwiastek osobowy, jak i bezosobowy. W Starym Testamencie Duch Święty często przedstawiany jest jako ogień, woda, wiatr, deszcz, rosa czy olej. Wszystkie te określenia, rzeczowniki, są bezosobowe. Jednak Duch Święty jest także osobą. Jest to jedno z największych objawień Pisma Świętego. Wróćmy do wersetu 8 Ewangelii Jana, 16 rozdział. A On, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Pamiętajcie, że grzech, sprawiedliwość i sąd to trzy stałe elementy, na których opiera się każda prawdziwa religia. Kiedykolwiek Duch Święty pojawia się na scenie i przyciąga naszą uwagę, przypomina nam o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. W życiu musimy liczyć się z tymi trzema faktami. Grzech jest faktem, sprawiedliwość jest faktem i sąd jest faktem. Sąd odbędzie się ze względu na grzech i sprawiedliwość. Przyjrzyjmy się 12 i 13 wersetowi, rozdział 16 Ewangelii Jana. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, zwróć uwagę, że ponownie jest tutaj użyty zaimek On, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Zdolność słyszenia i mówienia to atrybuty wyłącznie osoby ludzkiej. Czytajmy wersety 14 i 15. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Zwróćcie uwagę, że Duch Święty zarządza całym dziedzictwem Ojca i Syna. To, co należy do Ojca, należy też do Syna, ale Duch Święty przekazuje to dalej. Bez Ducha Świętego, będąc dziedzicami Króla, możemy żyć jak żebracy, ponieważ nie mamy żadnej możliwości dostępu do bogactw Ojca i Syna. Bez Ducha Świętego, będąc dziedzicami Króla, możemy żyć jak żebracy, ponieważ nie mamy żadnej możliwości dostępu do bogactw Ojca i Syna. Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma następującymi myślami na temat głównych celów, dla których przyszedł Duch Święty.
Podkreślam, że nie są to wszystkie cele. Konkretnie chcę powiedzieć o trzech z nich. Pierwszy cel to dokończenie misji Chrystusa. To bardzo ważny cel. Jezus nie doprowadził do końca swojej ziemskiej misji i doskonale o tym wiedział. Przeczytajmy dwa fragmenty odnoszące się do tego zagadnienia. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wcześniej Jezus stwierdził, 25 werset, to wam powiedziałem z wami przebywając. Oznacza to, że Jezus przekazał uczniom pewne fakty, ale istnieje ich o wiele więcej. Kiedy przyjdzie Duch Święty, zakończy tę pracę, a konkretnie zrobi dwie rzeczy. Po pierwsze, dokładnie przypomni to, co Jezus już wcześniej powiedział. Wobec tego nie będziemy polegali tylko na tym, co ludzie zapamiętali i zapisali w Nowym Testamencie. Po drugie, Duch Święty wprowadzi uczniów w całą prawdę, której Jezus nie mógł im przekazać. Przeczytajmy jeszcze raz fragment Ewangelii Jana, rozdział 16, wersety 12 i 13. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To bardzo ważne, abyśmy ludziom nie mówili więcej, niż mogą znieść. To, że chciałem każdemu przekazać wszystko od razu, był jednym z moich wielkich błędów. Jakże cierpliwy i mądry był Jezus, że nigdy nie przekazywał uczniom tych prawd, których nie mogliby pojąć. Werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, sprowadzi was we wszelką prawdę. Jezus mówi, że wie, iż Jego misja nauczania nie została dokończona. Wie, że uczniowie nie usłyszeli i nie nauczyli się wszystkiego, co potrzeba, ale nie mógł im przekazać niczego więcej. Jednak kiedy przyjdzie Duch Święty, dokończy tę pracę. Widzimy, że bardzo bylibyśmy niedouczeni, gdybyśmy nie przyjęli Ducha Świętego. Dla mnie stanowi to także wzór, jak należy postępować w przypadku prowadzenia nauczania. Kiedy uczymy innych, musimy rozpoznać, gdzie jest granica, poza którą nie powinniśmy wykraczać. To Duch Święty musi dokończyć naszą pracę. Chęć zrobienia wszystkiego samemu to duży błąd. Kolejna rzecz, która jest dla mnie błogosławieństwem, a która wypływa ze stosunku Jezusa do uczniów, pozostaje w związku ze słowami Jezusa dotyczącymi tych, którzy przyjdą po Nim. Ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie. Myślę, że może to być sprawdzianem naszej motywacji. Jak wielu z nas byłoby szczęśliwych z tego powodu, że nasi uczniowie nas przewyższają i dokonują większych rzeczy, niż my dokonaliśmy. Sam przechodziłem w życiu takie sprawdziany i dziękuję Bogu za to, że, jak sądzę, przeszedłem je pomyślnie. Uważam, że mogę dzisiaj szczerze powiedzieć, że czułbym się szczęśliwy, gdyby ktokolwiek z ludzi, którzy uczyli się ode mnie, osiągnął 10 razy więcej niż ja. To by mnie ucieszyło. Jednak to nie jest takie proste. Przekonacie się, że kaznodzieje są bardzo zazdrośni o swoje sukcesy i bardzo niechętnie przekazują innym swoje tajemnice. Drugim celem, dla którego Duch Święty przyszedł, jest uformowanie zbiorowego ciała Chrystusa, Kościoła. Wierzę, że tak samo jak Duch Święty uformował fizyczne ciało Chrystusa w łonie Marii, tak samo wrócił na ziemię, aby uformować zbiorowe ciało Chrystusa. Myślę, że kształtowanie zbiorowego ciała Chrystusa zależy w takim samym stopniu od Ducha Świętego, jak zależało kształtowanie ciała Jezusa w łonie Marii. Sądzę też, że to pierwsze ciało jest tak samo nadprzyrodzone jak drugie. Nie wierzę, żeby jakiś program lub system mógł kiedykolwiek utworzyć zbiorowe ciało Chrystusa. Tak samo nie wierzę, aby mógł dokonać cudu stworzenia Jezusa w łonie Marii. Trzecim celem przyjścia Ducha Świętego jest przygotowanie oblubienicy Chrystusa. Wydaje mi się, że w ostatnich latach za mało podkreślaliśmy tę sprawę. U schyłku czasów ostatecznych będzie położony o wiele większy nacisk na przygotowanie oblubienicy dla oblubieńca. Dokona tego Duch Święty. Następną sprawą, którą chciałbym omówić, to miejsce zamieszkania Ducha Świętego. Być może do tej pory nie powiedziałem tego dostatecznie jasno, ale według mnie Duch Święty jest teraz jedną z trzech osób Trójjednego Boga,
przebywającą stale na ziemi. Ojciec przebywa w niebie i Syn przebywa w niebie, ale Duch przebywa na ziemi. W tej chwili On reprezentuje trójjedynego Boga na ziemi. Myślę, że bardzo niewielu chrześcijan zdaje sobie jasno sprawę z tego, gdzie On przebywa, co jest Jego mieszkaniem. Pismo Święte objawia nam, że są dwa takie miejsca, chociaż w pewnym sensie możemy powiedzieć, że istnieje jedno takie miejsce. O tych miejscach mówi się w pierwszym liście do Koryntian. Paweł strofuje w nim Koryntian dość surowo z powodu ich ignorancji. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, werset 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? W języku greckim użyto w zakończeniu tego wersu słowa naos, które oznacza miejsce Bożego zamieszkania. Nie jest ono używane w odniesieniu do innych osób. W tej wersji powyższe słowa brzmią: czy nie wiecie, że miejscem Bożego mieszkania jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Która osoba trójjednego Boga mieszka w nas? Duch. Paweł kontynuuje. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, chodzi tu o grupową, zbiorową świątynię, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Zatem pierwszym miejscem zamieszkania Ducha Świętego, pierwszą świątynią jest społeczne ciało Chrystusa. To jest świątynia w liczbie mnogiej. Wy jesteście miejscem, w którym mieszka Duch. W związku z tym Paweł ostrzega, jeśli ktoś niszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. Zawsze miałem szczere pragnienie uniknięcia dwóch rzeczy: wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy Kościołowi lub rodzinie. Nigdy nie chciałbym odpowiadać przed Bogiem za którąś z tych spraw. Uważam, że powinniśmy to ostrzeżenie traktować bardzo poważnie. Bóg zniszczy osobę, która wyrządza krzywdę, szkodzi, czy w jakiś sposób niszczy zbiorowe ciało, Kościół Boży. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersety 19 i 20, jest mowa o tym, co nazywam indywidualną świątynią. Ten fakt nie pozostaje w sprzeczności z tym, co wcześniej powiedziałem, gdyż oba rodzaje świątyń wzajemnie się uzupełniają. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do samych siebie? Być odkupionym oznacza być kupionym z powrotem. Jeśli zostalibyście odkupieni, to zostaliście ponownie kupieni, a w takim razie nie należycie do siebie. Jeśli więc należycie do siebie, to nie jesteście odkupieni. Nie można obu tych rzeczy pogodzić ze sobą. Jednocześnie Jezus oznajmił: drogo ście bowiem kupieni. Teraz widzimy, do czego zmierzał Paweł. Drogo, a więc za jaką cenę zostaliście odkupieni? Zostaliście odkupieni za cenę cennej krwi Jezusa Chrystusa. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wobec tego, w świetle tych słów, co jest świątynią Ducha Świętego? Odpowiadam: nasze fizyczne ciało. To objawienie zapiera mi dech w piersi. Sam Bóg jako osoba pragnie mieszkać w moim fizycznym ciele. Fakt ten sprawia, że Ewangelia całkowicie różni się od każdej innej religii i każdego innego objawienia, o jakim kiedykolwiek słyszałem. To jest naprawdę fascynujące. Myślę, że większość chrześcijan nie docenia tego w pełni. Według Ewangelii Jana, rozdział 7, wersety od 37 do 39, Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego, z jego brzucha, według King James Version, popłyną rzeki wody żywej. Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem w Anglii do kościoła anglikańskiego, to w czasie czytania tego typu fragmentów wydawało mi się, że nie jest zbyt elegancko mówić w kościele o brzuchu. Czy wiecie, co odkryłem, kiedy sam otrzymałem Ducha Świętego? Odkryłem, że zaczęło się to w moim brzuchu. Jestem tego całkowicie pewien. Odczułem coś w brzuchu i czy wiecie, co potem się stało? Zacząłem mówić innymi językami. Nie miałem żadnego pojęcia, jaki może być związek pomiędzy tym, co działo się w moim brzuchu, a mówieniem innymi językami. W języku greckim słowo, które Jezus użył w znaczeniu brzuch, oznacza miejsce wydrążone, puste, wklęsłe. Pozostaje ono w bezpośrednim związku ze słowem oznaczającym niebo. Tak więc w pewnym sensie wklęsły, sferyczny kształt nieba
i w klęsłe miejsce w naszym ciele są ze sobą powiązane. Twierdzę, że w naszym fizycznym ciele istnieje konkretne, wydzielone miejsce na mieszkanie Ducha Świętego. Można na nim położyć dłoń. Orientujemy się, o jakie miejsce chodzi. Mówiąc ogólnie, kiedy czytamy o sercu w literaturze klasycznej, jak również wielokrotnie w Nowym Testamencie, to nie mamy na myśli fizjologicznego organu pompującego krew. Nie chodzi o nie. Cała klasyczna literatura uznaje fakt, że gdzieś w człowieku jest obszar, który ma decydujące znaczenie dla całego życia. Kiedy Salomon mówił, abyśmy strzegli czujnie swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, to chociaż serce jako fizjologiczny organ odgrywa bardzo ważną rolę, nie chodziło mu o nie. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, pochodzi z tego obszaru. Jeśli jest on napełniony i zajęty przez Ducha Świętego, to nasze życie przebiega prawidłowo. Ale jeśli sprawuje nad nim kontrolę ktoś inny, to będziemy mieli problemy. To bardzo interesujące, że Paweł, pisząc o Kościele jako zbiorowej świątyni, ostrzega wielu członków, że Bóg zniszczy każdego, kto taką świątynię zbezcześci. Ale kiedy pisze o świątyni, którą stanowi nasze fizyczne, indywidualne ciało, to już nie dodaje, że każdy, kto ją zbezcześci, zostanie zniszczony przez Boga. Gdyby tak było, to Bóg musiałby unicestwić wielu chrześcijan. Bardzo wielu chrześcijan bezcześci swoją świątynię, robiąc niewłaściwy użytek z własnego ciała. Jeśli na przykład ktoś ma Mercedesa czy Rolls-Royce'a, to bardzo dba o taki samochód. Są to bardzo drogie maszyny, naprawdę mają skomplikowane i wspaniałe, a tym samym bardzo kosztowne mechanizmy. Jednak w naszym ciele mamy coś, czego nie można kupić nawet za $1,000,000. Czy wiecie o tym, że tylko jedno ludzkie oko składa się z około 3 milionów części? Jak w takim razie traktujecie swoje ciała? Większość z nas w mniejszym stopniu troszczy się o nie, niż troszczyłaby się o Rolls-Royce'a. Bóg jest miłosierny i nie mówi, że jeśli zbezcześcisz swoje ciało, to cię zniszczy. Ale w pewnym sensie ty sam siebie niszczysz. Chrześcijanie powinni bardziej dbać o swoje ciało, niż czynili to do tej pory. To, co jemy, ma znaczenie. Nie dlatego, że jedzenie nas uświęca i nie dlatego, że religia nam to nakazuje, ale po prostu dlatego, że gwarantuje zdrowie. Kiedy w 1962 roku wróciłem z misji we wschodniej Afryce, Pan przemówił do mnie bardzo osobiście. Nie chcę teraz wnikać w szczegóły, ale powiem, że stanowiło to dla mnie wyzwanie. Pan zadał mi następujące pytanie. Czy jesteś zadowolony z tego, co posiadasz, czy też chcesz osiągnąć coś więcej? W swojej ignorancji i pysze nie wiedziałem nawet, że poza tym, co już miałem, istnieje jeszcze coś więcej. Dlatego zastanowiłem się przez chwilę, a następnie odpowiedziałem Panu, że jeśli jest coś jeszcze więcej, to chcę to posiąść. Był to jeden z decydujących momentów w moim życiu. Gdybym się wtedy nie zdecydował, to nie wiem, kim byłbym dzisiaj. Wówczas Pan podpowiedział mi, jeśli chcesz osiągnąć coś więcej, to musisz spełnić dwa warunki. Po pierwsze, każdy postęp w chrześcijańskim życiu dokonuje się przez wiarę. Jeśli nie kroczysz przez życie z wiarą, to stoisz w miejscu. Po drugie, jeśli chcesz wypełnić misję, jaką dla ciebie przewidziałem, to musisz być silny i zdrowy, a ty za dużo ważysz. Dziękuję Bogu za to, co mi powiedział i że poważnie to potraktowałem. Jeśli chcecie wiedzieć, ile teraz ważę, to około 77 kg i to jest aż nadto. Bardzo dokładnie kontroluję swoją wagę. Muszę powiedzieć, że Boża zapowiedź dokładnie się sprawdziła. Kiedy byłem w południowej Afryce, to czasami w ciągu jednego dnia miałem 2-3 godziny wykładów dla pastorów, a następnie tego samego dnia nabożeństwo i posługę, która trwała nawet do 5 godzin. Następnego ranka wcześnie wstawałem, leciałem samolotem do następnego miasta i powtarzałem wszystko od początku. Przez całe 2 tygodnie zmagałem się z bardzo ciężkim przeziębieniem. Bardzo trudno nauczać, kiedy ma się kaszel. Jednak miałem znaczny zasób sił. Opuściłem bowiem tylko jedno spotkanie. Kondycja naszego ciała bardzo się liczy. Nasze ciało jest uświęcone, ponieważ zamieszkuje w nim Bóg w osobie Ducha Świętego. Nasze ciało jest miejscem wyznaczonym dla Niego.
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? Mówi Paweł. Jeśli rozumiecie tę prawdę, to myślę, że zmienicie swoje postępowanie. Słyszałem kiedyś o żydowskim biznesmenie, który prawdopodobnie był ateistą, a przy tym bystrym i mądrym człowiekiem. Pewnego razu, rozmawiając w czasie posiłku z innym biznesmenem na temat jedzenia, poklepał się po żołądku i powiedział: lubię tylko to, co dobre. W tym stwierdzeniu jest wiele rozsądku. Dlaczego mielibyśmy wpychać do swoich żołądków śmieci? Kiedy widzę, jak ludzie bez przyczyny wypijają jedną kawę czy herbatę po drugiej, to aż się krzywię. Lepiej już nic więcej nie powiem. Jest jeszcze kilka spraw, które chciałbym poruszyć na tym wykładzie. Chcę szczególnie po raz kolejny podkreślić fakt naszej całkowitej zależności od Ducha Świętego. Duch Święty nie przychodzi do nas jako gość, kontroler czy dyrektor, ale jako Pan, aby w nas zamieszkać. Często wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, ale pamiętajmy, że Pismo Święte mówi, iż Pan jest Duchem. Duch Święty jest Panem w takim samym stopniu jak Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Panem nad Kościołem, a Duch Święty jest Panem w Kościele. Nie wolno nam mówić, że Jezus Chrystus jest Panem nad Kościołem, jeżeli nie uznajemy władzy Ducha Świętego w Kościele, ponieważ wszystko, co Jezus czyni w Kościele, czyni przez Ducha Świętego. Zatrzymajmy się przez chwilę nad tym zagadnieniem. Z listu do Rzymian, rozdział 1, werset 4, dowiedzieliśmy się, że to Duch Święty wzbudził Jezusa z martwych. Również z listu do Rzymian, rozdział 6, werset 4, dowiedzieliśmy się, że Duch Święty jest nazwany chwałą Ojca. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, który mówi o tym. List do Rzymian, rozdział 6, werset 4. Pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim, wraz z Jezusem Chrystusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zwróćcie uwagę, że zmartwychwstanie Jezusa było całkowicie zależne od Ojca i Ducha. Jezus ufał Ojcu, że wzbudzi Go z martwych w odpowiedniej chwili. Gdyby Ojciec nie wzbudził Jezusa z martwych, to Jezus pozostałby martwy. To zadziwiający fakt, że Jezus całkowicie był zależny od wierności Ojca i mocy Ducha Świętego. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na następujące słowa. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Słowa te znaczą, że nasze nowe życie w Chrystusie ma być tak samo całkowicie zależne od wierności Ojca i od mocy Ducha Świętego, jak było od nich zależne zmartwychwstanie Jezusa. Nie ma innego sposobu prowadzenia naszego nowego życia, jak tylko w całkowitej zależności od Ducha Świętego. Każdego dnia, w każdej godzinie i w każdej chwili nie możemy zrobić niczego bez Ducha Świętego. Kolejny interesujący fakt znajdujemy w Dziejach Apostolskich, rozdział 1, werset 2. Jezus był nie tylko chwilowo czy tymczasowo zależny od Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy o dniu, w którym Jezus wstąpił do nieba, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Często zastanawiałem się, dlaczego Jezus dał polecenia apostołom przez Ducha Świętego. Zrozumiałem jednak, że od chwili zmartwychwstania Jezus jest już na zawsze od Niego zależny. Nigdy nie zrobił i nie robi niczego bez porozumienia z Duchem Świętym. Wszystko, co Jezus zrobił i kiedykolwiek zrobi w Kościele, odbywa się przy współudziale Ducha Świętego. Jeśli sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu, to Chrystus nie może działać w naszym życiu. Otwórzmy jeszcze na chwilę list do Rzymian i odczytajmy następujący fragment. Rozdział 8, werset 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czasownik prowadzić został w tym zdaniu użyty w czasie teraźniejszym. Ci, których Duch Boży stale prowadzi, są dziećmi Bożymi. Prowadzenie przez Ducha Świętego trwa stale. Tylko to wyróżnia nas jako dzieci Boże. Przez narodzenie na nowo stajemy się Bożymi dziećmi, ale poprzez prowadzenie Ducha Świętego żyjemy jak Boże dzieci.
Wielu narodzonych na nowo ludzi nie żyje jak dzieci Boże, ponieważ nie są prowadzeni przez Ducha Świętego. Prowadzenie przez Ducha Świętego to jedyny sposób, aby żyć jak Boże dziecko. W 15 wersecie Paweł dodaje: wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Paweł twierdzi, że są tylko dwie możliwości. Możesz być synem albo niewolnikiem. Duch przychodzi po to, abyś był synem i aby dać ci możliwość wołania Abba, Ojcze. Jeśli jednak nie żyjesz jak syn pod kierownictwem Ducha Świętego, to wracasz do życia niewolniczego w strachu. To rzeczywiście prawda. Są tylko dwie możliwości. Albo żyć jak syn, albo jak niewolnik. Wielu chrześcijan, którzy powinni żyć jak synowie, żyje jak niewolnicy. Tylko przez Ducha Świętego nasze synostwo może być efektywne. Przejdźmy na chwilę do listu do Galacjan. Chciałbym wam wskazać problem, który miał Kościół w Galacji, dlatego że może on dotyczyć także nas. Cytuję list do Galacjan, rozdział 3, pierwsze 3 wersety. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Zwróćcie uwagę, że chrześcijanie ochrzczeni w duchu mogą być omamieni lub inaczej zaczarowani, zauroczeni. To jest fakt. Kiedyś jako pastor przejąłem pewien zbór, który był zaczarowany. Ludzie w tym zborze byli zaczarowani przez żonę poprzedniego pastora. Nie chcę teraz wdawać się w szczegóły, ale takie były fakty. Przede mną i moją żoną stanęło jedno z najtrudniejszych zadań, z jakim kiedykolwiek się zetknęliśmy. Nie wiedziałem, jak w takiej sytuacji postępować, dopóki nie przeczytałem tego zdania z pierwszego wersetu. Któż was zaczarował? Możecie mi wierzyć lub nie, ale osobiście przekonałem się, że chrześcijanie ochrzczeni w Duchu Świętym mogą być zaczarowani poprzez fałszywe nauczanie, które sprawia, że wyłamują się spod stałej zależności od Ducha Świętego i na nowo dostają się pod prawo. Paweł nazywa to zaczarowaniem, omamieniem. Po stwierdzeniu tego, że są omamieni, Paweł pyta Galacjan, czy otrzymali ducha poprzez wypełnianie prawa, czy przez słuchanie z wiarą. Odpowiedź jest taka, że aby otrzymać Ducha Świętego, nie musieli się obrzezywać, przestrzegać szabatu czy święta Paschy. Otrzymali Ducha Świętego przez wiarę. Następnie Paweł dodał: rozpoczęliście w duchu, a teraz, aby stać się doskonałymi, chcecie wracać pod prawo? Czy aż tak nierozumni jesteście? Bardzo wielu chrześcijan postępuje tak jak Galacjanie. Nie chciałbym podawać szacunkowych liczb, ale jestem skłonny uwierzyć, że dzisiaj 50% chrześcijan popełnia ten sam błąd, który popełnili Galacjanie. Rozpoczęli w duchu, a teraz próbują stać się doskonałymi, powołując się na jakieś zasady, prawa, regulacje, systemy i metody. Oto co Paweł pisze na ten temat w liście do Galacjan, rozdział 5, werset 4. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Z ust Pawła pada bardzo poważne oskarżenie pod adresem Galacjan. Nie wierzę, aby było to równoznaczne z tym, że są już na zawsze zgubieni. Myślę, że chodziło mu o to, iż na co dzień już nie mogli cieszyć się łaską. Chrystus nie stanowi już dla niej żadnej korzyści, dlatego że przestali polegać na duchu, a ponownie zaczęli w prawie szukać swojego usprawiedliwienia. Nie wiem na pewno, ale jak już wspomniałem, zaryzykowałbym stwierdzenie, że co najmniej 50% chrześcijan ma ten sam problem. Sprawa Galacjan przypomina nam przykład Abrahama. Paweł, chcąc wykazać różnicę pomiędzy uczynkami prawa a słuchaniem z wiarą, czyli różnicę pomiędzy ciałem a duchem, odwołuje się do przykładu z życia Abrahama. Izmael jest uosobieniem uczynków prawa i cielesnego postępowania, a Izaak jest przykładem postępowania w duchu i wierze.
Zatem na koniec tego wykładu cofnijmy się do czasów Abrahama i pomówmy o trzech ważnych faktach, które pokazuje nam Pismo Święte w odniesieniu do Abrahama. Nie ma chyba w Starym Testamencie ważniejszej postaci niż Abraham. Jest nazywany ojcem wszystkich, którzy wierzą. W sensie duchowym jest ojcem nas wszystkich. Jest wzorem wiary. Był również nazwany przyjacielem Boga, a pomimo to Abraham popełniał zadziwiające błędy. Dobrze wiedzieć o tym, że pomimo popełnienia błędów można być Bożym przyjacielem. Myślę, że Abraham był Bożym przyjacielem dlatego, iż jego serce lgnęło do Boga i pragnął posiąść Boże obietnice. Kiedy przyjrzymy się niektórym ludziom ze Starego Testamentu oraz należącym do obecnego Kościoła, którym Bóg pobłogosławił, to zastanawiamy się, dlaczego to uczynił. Pytamy: Boże, dlaczego błogosławiłeś Jakuba? Osobiście doszedłem w tej sprawie do następującego wniosku. Bóg nie tyle błogosławi nas ze względu na nasz prawy charakter, chociaż jest on ważny, ile ze względu na naszą determinację do przyjęcia Bożych obietnic. Myślę, że ostatecznie jest to o wiele ważniejsze niż większość spraw, na których skupiają się pobożni ludzie. Jeśli przyjrzymy się takim ludziom jak Abraham, Izaak czy Jakub oraz wielu innym, którym Bóg błogosławił, to stwierdzamy, że mieli jedną wspólną cechę. Nie zadowalali się niczym innym, tylko tym, co Bóg obiecał. Ezaw popełnił wielki błąd, kiedy zjadł miskę zupy. Można zapytać, cóż w tym złego? Problem polegał na tym, że Ezaw zadowolił się czymś mniejszym niż obietnica, którą otrzymał. Nigdy tego nie czyńcie. Popełniajcie błędy, zmagajcie się z kłopotami, ale nigdy nie zadowalajcie się niczym mniejszym od tego, co Bóg wam oferuje. Bóg wam pomoże i przeprowadzi was do końca. Będziecie popełniali błędy, będziecie mieli problemy, może nawet upadniecie. Ale tak długo, jak długo będziecie dążyć do tego, aby posiąść obietnicę, Bóg będzie za was odpowiedzialny. Bóg nie wstydził się być nazywany Bogiem takich ludzi. To jest niezwykłe. Kiedy Mojżesz zapytał Boga, kim jest, Bóg odpowiedział: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest moje imię i w ten sposób będą mnie pamiętać wszystkie pokolenia. Nie chcę, żeby mnie znano inaczej niż jako Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czy dlatego, że mieli oni tak cnotliwe i prawe charaktery? Nie. Im zależało na tym, co Bóg im oferował. Nigdy nie sprzedawajcie swojego pierworództwa. Nigdy nie zadowalajcie się miską soczewicy. Nie chodzi o to, że jest to niemoralne. Nie ma niczego niemoralnego w jedzeniu soczewicy. Chodzi o zadowalanie się czymś mniejszym niż to, co daje Bóg. Ja osobiście nie chciałbym tego zrobić. Przyjrzyjmy się na koniec nieco dokładniej Abrahamowi. Kiedy myślę o wierności Boga, cisną mi się do oczu łzy. Zawsze, kiedy myślę o jego wierności, moje serce topnieje. Jak już wspomniałem wcześniej, chcę powiedzieć o trzech sprawach związanych z Abrahamem. Pierwsza jest dość niezwykła i ludzie zazwyczaj się nad nią nie zastanawiają. Myślę, że dobrze byłoby poświęcić jej czasem nieco więcej uwagi. Chodzi o to, że Abraham bardzo wolno uświadamiał sobie, że jego dziedzictwo zależy w takim samym stopniu od Sary, jak od niego samego. Kiedy analizujemy zachowanie Abrahama wobec swojej żony, to potrzebujemy łaski, aby to pojąć. Dwukrotnie wysłał ją do haremu pogańskich władców, aby uratować własną skórę i dwukrotnie Bóg wyrwał go z tych kłopotów. To jest zadziwiająca historia, gdyż Bóg zagroził tym władcom śmiercią, jeśli nie wypuszczą Sary, chociaż wina leżała po stronie Abrahama. Poza tym Bóg użył tych władców do pobłogosławienia Abrahamowi finansowo. Obaj odesłali Abrahama razem ze skarbami. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że dopóki Abraham nie przyznał Sarze właściwego jej miejsca w swoim życiu, nie mógł osiągnąć swojego dziedzictwa. Myślę, że wielu mężczyzn powinno dzisiaj wyciągnąć z tego naukę. Prawdopodobnie większość z was nie pozwoliłaby swoim żonom iść do haremu, ale być może jednocześnie nie doceniacie wartości swoich żon w taki sposób, aby umożliwić Bogu przekazanie wam dziedzictwa. Piotr mówi, że mąż i żona są współdziedzicami łaski żywota. Jeśli są współdziedzicami, oznacza to, że nie mogą dziedziczyć osobno. Rozważmy błąd Abrahama. I jeśli również go popełniliśmy, pokutujmy.
Druga sprawa dotyczy legalizmu. Wydarzenia związane z Ismaelem są tego typowym przykładem. Ismael to najlepszy dowód na to, co Abraham i Sara mogli zdziałać sami. Sposób, w jaki Ismael przyszedł na świat, w tamtych czasach był całkowicie legalny i nie budził zastrzeżeń pod względem moralnym. Jednak spychał rolę Boga na bok. Chcę wam powiedzieć, że wszystko, co zrobimy sami bez Boga, nie jest nic warte i będziemy tego żałować. Najlepszym tego dowodem jest nauka płynąca z przypadku Ismaela, ponieważ obecnie największym wrogiem potomków Abrahama są potomkowie Ismaela. Konsekwencje tego błędu trwają już 4000 lat. Bóg nam przebacza, ale nie zawsze uwalnia nas od odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy. Możemy zapytać: Boże, przebaczyłeś mi, dlaczego muszę nadal cierpieć? Bóg na to odpowie: przebaczyłem ci, ale musisz się czegoś nauczyć. Musisz zapamiętać tę lekcję. Trzecia i ostatnia sprawa związana z Abrahamem, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jest dla mnie szczególnie interesująca ze względu na moje lingwistyczne zainteresowania. Zanim mogło przyjść na świat dziecko, które Bóg obiecał, aby urodziło się Abrahamowi i Sarze, oboje musieli zmienić imiona. Często mówi się o tym, że Abraham zmienił imię, ale pamiętajmy, że Sara również musiała je zmienić. Pierwotnie ich imiona brzmiały Abram i Saraj. W języku hebrajskim zmiana ich imion polegała na dodaniu w obu przypadkach litery H. Literę H można wypowiedzieć tylko wydychając powietrze. Nie można jej wypowiedzieć bez tchnienia. Jest w tym pewna metafora. Bóg dał w ten sposób do zrozumienia, że nie dostaną swojego dziedzictwa, dopóki nie wstawi w ich imiona litery, której wymówienie wymaga tchnienia. W ten sposób Abram stał się Abrahamem, a Saraj została Sarą. Kiedy otrzymali tchnienie, mogli mieć dziecko. Bóg chce nam przez to powiedzieć, że bez Ducha Świętego, który nazwany jest tchnieniem, nigdy nie osiągniemy naszego dziedzictwa. Amen.